Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed paroma dniami na stronie sportowej, internetowej zobaczyłem taką konstrukcję. Nieobecność bramkarza na studniówce swojej sympatii. Proszę Państwa, mogę powiedzieć, biorę moją czapkę i wychodzę z pokoju. Ale ponieważ, proszę Państwa, podmiotem jestem tutaj ja biorę czapkę, biorę moją czapkę i wychodzę. Mogę w takich konstrukcjach użyć również zaimka swój, bo niejako ten zaimek swój wraca do mnie. Biorę swoją czapkę i wychodzę z pokoju. Proszę Państwa, gdyby ten nagłówek brzmiał: bramkarz był nieobecny na studniówce, to tylko mogłoby być swojej sympatii. Bramkarz był nieobecny na studniówce swojej sympatii. Bramkarz był nieobecny na studniówce swojej sympatii. Ale proszę Państwa, tutaj podmiotem tej konstrukcji jest nieobecność i zdanie, i konstrukcja, bo zdania tutaj jako takiego nie ma, bo nie ma formy czasownikowej, ale jest oto takie brzmienie. Nieobecność bramkarza na studniówce swojej sympatii jest z gruntu rażąca. Należy ją bezwzględnie zmienić na jaką postać? Nieobecność bramkarza na studniówce jego sympatii. To będzie konstrukcja poprawna. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie.